ogłoszenia. To nie jest dom, tylko mieszkanie. Nie jest ładne. Nie jest duże, nie jest wygodne i nie jest tanie. Dlatego chcę go sprzedać. Aha, nie jest pan zainteresowany? No to bardzo dobrze, bo ja też nie jestem. Do widzenia. Ojej, nie ma sąsiadki, a już pora na English time. Hello! W zdaniach przeczących po odpowiedniej formie czasownika be dodajemy słowo not. Am not, is not, are not. I am not a doctor. He is not my teacher. You are not his brother. W mowie potocznej, czyli w takich codziennych rozmowach, Anglicy używają formy skróconej. Am not, isn't, aren't. A teraz czas na przykłady zdań przeczących. I'm not your teacher. I'm not from Spain. You aren't my friend. He isn't a vet. My brother isn't hungry. She isn't tall. Kasia isn't happy today. It isn't a sunny day. We aren't sporty. You aren't funny. They aren't helpful. My parents aren't at home. They aren't pens. I'm not your teacher. She isn't your teacher. She's your teacher. See you.